Polska Telewizja Wirtualna. Oferujemy tanią i skuteczną reklamę. Zadzwoń 502 314 930. Zapraszamy na stronę kapiak.pl. Kupujesz czy licytujesz? W sklepie kapiak.pl ty decydujesz. Sklep internetowy i aukcje jednosekundowe w jednym miejscu. Kupuj bez stresu lub licytuj. Uwaga! Sprowadzamy na zamówienie hurtowo i detalicznie każdy produkt wybranej firmy działającej w Wielkiej Brytanii. Zapamiętaj ten adres: www.kapiak.pl. Studio Fotowideo zaprasza. Film i zdjęcia z Waszego ślubu i wesela. Zapraszamy na naszą stronę. To historia jest bardzo odległa, bo to jest właściwie już będzie prawie 40 lat temu. Rozpoczęło się w Krakowie Krakowski Teatr Muzyczny Opera i Operetka, gdzie śpiewałem w chórze. Potem studio aktorskie Teatr Żydowski w Warszawie. A potem były już teatry różne w Polsce. Dużo tułałem się po teatrach. Teatr Dramatyczny imieniem Mickiewicza w Częstochowie, potem był Teatr Polski w Bielsku-Białej, potem Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie, Teatr Dramatyczny w Legnicy, Teatr Muzyczny w Lublinie i dwa teatry warszawskie, Dramatyczny i Ochoty. W warszawskich teatrach byłem na etacie inspicjenta z prawem grania. To inspicjent to jest dość taka niewdzięczna, znaczy fajna praca, bo się z gwiazdami pracuje, prowadzi przedstawienie, inspicjent odpowiedzialny za każde przedstawienie, jak gdyby reżyser, który przedstawienie wyreżyseruje, potem już kończy się jego praca i przejmuje całość, żeby spektakl szedł w miarę normalnie, no to jest inspicjent od tego wraz z asystentem reżysera. Jest to odpowiedzialna praca, troszeczkę niewdzięczna, dlatego że po każdym przedstawieniu inspicjent sporządza raporty, gdzie wpisuje nawet aktorów, że tak powiem, niezdyscyplinowanych, tak to nazywa. Ale los, rodzinne sprawy dokładnie mnie tu z powrotem przywróciły na tę ziemię, bo rodem pochodzę z Wałczy, ale tu z Piłą byłem bardzo też związane rodzinnie i dlatego postanowiłem, skoro przyjdę tutaj coś właśnie stworzyć, a stworzyłem taki teatr. Pracowałem w dwóch szkołach jako instruktor teatru, a potem byłem przyjęty do działu animacji kulturalno-rekreacyjnej przy Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowo-Lokatorskiej właśnie w Pile. Można by powiedzieć, że największy dorobek to był właśnie tam w Pilskiej Spółdzielni, bo przygotowałem przez 8 lat 10 premier. I od 2002 roku datuje się właściwie tę działalność tego teatru. Najpierw to był Teatr Młodzieżowy, potem zmienił nazwę na Teatr Apart. W jednym roku nawet wystąpiły w teatrze panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Potem jakiś czas byłem w Wójskim Domu Kultury. Przyjęła mnie do pracy pani dyrektor Estera Serówka. Tam zrobiłem przedstawienie z Krysią Partyką jako scenograf, sztukę Mąż i żona Fredry w pięknej dekoracji, w pięknych kostiumach. Zresztą ja uważam, że pracując z młodzieżą i teatr tworząc dla młodzieży, to jestem, że tak powiem, tradycjonalistą i robię ten teatr klasyczny, pokazuję ten teatr, jaki on powinien być. Nie silę się na współcześnianie klasyki, bo młodzież, no tutaj w Pile, no nie ma stałego teatru. Jak przyjadą z klasyczną sztuką, no to nie mają tak zbytnio kontaktu na co dzień, no to staram się, żeby młodzież, która przychodzi do teatru, zobaczyła pod każdym względem i kostium z danej epoki, ten rekwizyt, ten mebel, scenografię, a przede wszystkim, jak mówię, pięknie, klasyczny, powiedziany tekst. Jak wygląd ma jasny? Dobrą wieść niesie. Nie śmiałby inaczej
skroni swych zdobycz wieńcem wawrzynowym. O książę, bliski mi synem Najka, jakieś przynosisz nam wieści od bóstwa. Dobre, bo sądzę, że nawet najgorsze klęski zawsze na lepsze odmienić się mogą. Muszę wyraźnie. Co rzekła wyroczna? Teatr, ponownie powstał teatr. Przy Łyskim Domu Kultury nazywa się Maska, tak samo jak i był. I bardzo mnie wzruszyło, kiedy młodzi ludzie z teatru Aparator jest fakt, któregoś dnia przyjechali do Łyścia, panie Krzysiu, chcemy z panem dalej pracować. Bardzo się wzruszyłem i mówię, nie no, trzeba młodzież jak najbardziej promować. Młodzież, która chce pracować właśnie, ma takie pasje, trzeba to uszanować. Tego nie można lekceważyć. Dlatego znalazłem świetną sztukę, Tato, tato, sprawa się rypła, komedia znakomita, wszyscy są obsadzeni i wszyscy, i 8 osób w tej komedii, że tak powiem, występuje. Spotykamy się na próbach, jak tutaj, gdzie siedzimy, w poniedziałki w Wabanku, na pięterku, że tak powiem, gdzie tu mamy spokój, ciszę, pomimo, że to pijalnia piwa. Gościnne progi, tak? Gościnne progi. Młodzież raz w tygodniu przyjeżdża do Ujścia, ale teraz będą próby chyba 3 razy w tygodniu, dlatego że tak sobie ułożyłem plan pracy w Ujściu, że będę mógł w piątek też się spotykać tutaj w Pile. Apollo żąda, abyśmy mordercę wygnali precz i nie żywili dłużej. Bezkarna zbrodnia ściąga na nas karę. Czyż jestem zbrodniarz? Jaka jego wina? No i babka Ola Kramkowska. Miałem występować ja, ale najlepiej jak nie 2 sroki za ogon, tylko się zająć porządnie przygotowaniem przedstawienia. A ja często, gęsto potem w teatrze, że tak powiem, w charakterze występuję tego inspicjenta, gdzie trzeba tę kurtynę pociągnąć, gdzie w razie czego i suflerem być, i dekoracje przenieść, no to już wolę dobrze przygotować tych młodych ludzi, a już ja nie będę się zajmował rolą. No. Może w przyszłości z Grzesiem Zaczykiem, który pragnie kiedyś ze mną się spotkać na scenie, może będzie taka możliwość, że na pewno przedstawienie jakieś fajne zrobimy. Jest kilka takich ciekawych przedstawień na 2 osoby. Z kolei na 2 osoby to z kolei szkoda mi reszty ludzi, żeby się działa, nie? Ale na przykład teraz spotkałem po drodze, idąc na próbę, pana dyrektora Józka Olejniczaka, dopytuje się, jak sztuka, Brandstetter napisał sztukę pod tytułem Król i aktor, i pan dyrektor chciałby, żeby na 2 rok, bo w 2013 wprawdzie się rozpoczynają obchody 500-lecia Piły, ale możemy to już za rok rozpocząć, więc mógłbym, dzisiaj mu zaproponowałem, no nie trzeba robić fragmentów przedstawienia, kiedy można zrobić, jest obsada, to można zrobić całe przedstawienie. I wtedy znów by wszyscy aktorzy grali. A dlaczego ciekawostka jest taka, że w tym przedstawieniu, w ogóle w dramaturgii, jako tylko, jaka w naszej polskiej, jest to jedna sztuka, jedyna, w której się pojawił, w ogóle pojawiła się postać Stanisława Staszica. Pilska telewizja wirtualna. Oferujemy tanią i skuteczną reklamę. Zadzwoń 502 314 930.